Proszę Państwa, mamy około 10 minut na pytania i dyskusje i bardzo zachęcam, o ile dobrze widzę, wykładowcy są z nami, więc można zapytać ich i uzyskać dodatkowe informacje. Czy coś z Państwa szczególnie zainteresowało? Są jakieś niedomówienia? Bardzo proszę, tak jak wczoraj przedstawiamy się. Aleksandra Różnicka, Głos Pacjenta Onkologicznego. Ja mam pytanie do Pani Profesor Prostowskiej. Pani Profesor, jak pacjent może zadbać, czy zadbać, w jaki sposób pacjent ma wpływ na przechowanie i dostępność do swojego broczka parafinowego? Pacjent onkologiczny, jeśli ma pozrobione takie badanie, jest ten broczek. Czy my, pacjenci, możemy jakoś o to zadbać, żeby ten broczek gdzieś tam nie zginął? No. Broczek, myślę, że to jest pytanie przede wszystkim do patologów, patrzę w stronę pana profesora Łyszewskiego, ale ta sprawa jest, myślę, dość dobrze uregulowana prawnie w Polsce i każdy zakład czy pracownia patomorfologii, która taki broczek stworzyła w oparciu o materiał pozyskany tkankowy czy komórkowy pacjenta, ma obowiązek dołożyć należytej staranności, co obejmuje również prawidłowe przechowywanie tego materiału, jak również dystrybucję. Także prawda jest taka, że zgodnie z prawidłową procedurą przewidzianą przez polską legislację stosowane standardy i zdrowy rozsądek, taki bloczek nie powinien zaginąć. Jeśli taki bloczek z jakiegoś powodu, na przykład w celu pogłębienia diagnostyki, opuszcza miejsce swojego powstania, to powinien opuścić je tylko i wyłącznie po uzyskaniu czy tak jakby tworzono odpowiedniej dokumentacji, tak? A więc to powinno zostać udokumentowane, więc tak naprawdę nie powinno mieć miejsca taka sytuacja, kiedy ten broczek zniknie bądź zaginie, ponieważ jest to, nazwijmy to, dowód rzeczowy w procesie diagnostycznym. To jest, ma taki materiał, ma ogromną wartość, ponieważ możemy do niego wrócić po latach, także to jest bardzo szczegółowo regulowane, jak też pan profesor jeszcze chciałby to zrobić. Że bloczki były wysyłane gdzieś daleko, nawet do Stanów i wracały, ale już były tak uszkodzone, że się do niczego... Nie można powiedzieć, bloczki parafinowe powinny być przechowywane w sposób permanentny, zawsze zabezpieczony. Pacjent, choć tak jak bliższa rodzina pacjenta, jeśli jest uzasadnienie medyczne, mają prawo uzyskać to. Jeżeli prowadzone są badania naukowe, to osoba, która to badania prowadzi, po uzgodnieniu z komisją etyki, jeżeli broczek jest wysyłany, wraca z powrotem i jest archiwizowany. I na przykład w Centrum Onkologii mamy no około miliona takich broczków, bądź więcej, za ostatnie 50 czy 60 lat. Jedyne niebezpieczeństwo w Polsce, jakie istnieje, to nie bałagan zakłada, tylko dyrektor likwiduje zakład patologii w szpitalu i mówi, proszę całe archiwum wyrzucić. To nie powinno mieć oczywiście miejsca, to ma znaczenie i z punktu widzenia naukowego i badań molekularnych, które się prowadzi. Także pacjent ma też, no patrzcie sobie taką sytuację, jeśli można, minutkę tylko, bo to oddaje charakter, jak niektórzy podchodzą do tego. Jakieś 15 lat temu zgłosiła się do mnie pani z prośbą, żeby wydać, przepraszam za określenie, ale pyta resztki męża. Ja mówię, jak to resztki męża? No mąż zmarł, ale tu były robione badania histopatologiczne i broczki parafinowe są przechowane. No dobrze, ale to co pani by chciała z tym zrobić? Wie pan, ja jestem teraz w domu, mam dużo czasu, czytam, tak pani pod 70, czytam i tak sobie myślę, że jak teraz można z DNA odtworzyć nowy organizm, a ja mówię, no ale czy pani sądzi? Nie, ja wiem, że ja tego nie zrobię. Ale wie pan, za 50 czy 100 lat, jeżeli jakaś pani z tego DNA odtworzyła mojego męża, to ja się bardzo źle czuję na myśl o tym. I napisałem, proszę wydać uzasadnienie, niespotykana miłość. Także wnioski są zabezpieczane, ale powinny być zabezpieczane. Jeszcze mogę jedno pytanie do pani doktor Nowakowskiej. No ja byłam na takiej konferencji, na której w sposób no bardzo krytyczny oceniano zalecenia dotyczące tak zwanej mastektomii profilaktycznej. Wręcz określano to jako pewną fanaberię kobiet, zwłaszcza po przypadku Angeliny Jolie. Pani tutaj mówiła, że jest to jedno z zaleceń. Proszę troszeczkę powiedzieć na ten temat. Jak jest pani zdaniem? No,
Tak jak Państwo wiecie, mamy do czynienia rzeczywiście z tak zwanym efektem Angeliny Jolie, który polega też między innymi na tym, że część pacjentek domaga się nieuzasadnionych interwencji medycznych. To znaczy pacjentka, która ma rozpoznanego raka piersi i ma lat 52, wiedząc o przypadku Angeliny Jolie, boi się raka w obrębie drugiej piersi i domaga się wykonania w trakcie tego procesu terapeutycznego obustronnej mastektomii. Gdy tymczasem dla większości pacjentek, ogromnej większości pacjentek, optymalne leczenie w takiej sytuacji, gdy jest to sporadyczny rak piersi, to jest leczenie oszczędzające z uzupełniającą radioterapią, ewentualnie chemioterapią bądź hormonoterapią. Natomiast rzeczywiście są pacjentki, takie jak nosicielki mutacji geni BRCA1 czy nosicielki mutacji geni TP53 ze swami prawnego, które mogą odnieść korzyść z profilaktycznej mastektomii. Część tych pacjentek ma niezwykle trudną do oceny w badaniach obrazowych budowę piersi. Bywają pacjentki, które mają nasilną dysplazję. I te pacjentki, mimo tego, że rezonans magnetyczny daje nam możliwość wykrywania zmian we wczesnym stadium, nie zawsze jesteśmy w stanie w sposób optymalny poprowadzić. I dla tych pacjentek może być to niezwykle korzystna możliwość, żeby taki zabieg mieć przeprowadzony. Także dla części pacjentek, ale z udowodnioną, udokumentowaną mutacją, o wysokiej penetracji, taką związaną z wysokim dziedzicznym ryzykiem, to mastektomia ma sens. Może wyjaśnimy jeszcze termin penetracji. On tutaj padł chyba dwa lata temu, kiedy profesor Kordyk o tym mówił i powiedział właśnie, że z dziennikarką rozmawiał i o tej penetracji i zapytała, o co chodzi, a dziennikarka zapytała, czy może użyć innego słowa, bo to nie przejdzie. Ale proszę wytłumaczyć Państwu, bo może nie wszyscy wiedzą. Tak najprościej, to no, możemy podzielić geny i mutacje w tych genach na mutacje o wysokiej, niskiej, pośredniej penetracji. Jeśli dana mutacja jest związana z wysoką penetracją, no to większość osobników z taką mutacją będzie miała objawy danej choroby. Jeśli ta penetracja jest niska, to tej manifestacji nie będzie u ogromnej większości osób. Albo będzie tylko część objawów, które są związane z nosicielstwem mutacji w danym genie predyspozycji. A wracając jeszcze do Pani pytania, może uzupełnię. U Angeliny Jolie to nie były fenabelie. Ona miała ryzyko, że 70-80% zachorowania na raka piersi. I amputacja profilaktyczna u nosicielek jest jedną z częściej stosowanych form profilaktyki. Oczywiście my nie namawiamy chorych do tego. My im mówimy, że to jest jedna z możliwości, podobnie jak usunięcie jajników, czy no, rozważana jest profilaktyczna farmakoterapia, czy też ścisły nadzór. To, co w Polsce oferujemy tym chorym przede wszystkim i co jest refundowane, to jest częstsze wykonywanie badań diagnostycznych, zwłaszcza obrazowych rezonansów, który nie robimy rutynowo w ogólnej populacji chorych. Proszę bardzo, ktoś jeszcze jeden. Weź mikrofon. Przedstaw. Mówimy tu o profilaktycznych mastektomiach i aneksektomii. Natomiast w Gdańsku jest cała grupa młodych kobiet, pacjentek doktor Sękus-Konewki, która tutaj do nas dzisiaj na pewno zawita, które walczą o refundację, bo te operacje, te zabiegi można wykonać w Polsce tylko na własny koszt. A profesor Szymkowski, też ginekolog, onkolog z Gdańska, mówił, że wręcz operacje usunięcia jajników są karalne za to grozi, bo to jest, że tak powiem, spowodowanie bezpłodności. Takie przypadki. Właśnie, to, że profilaktyczne amputacje u nosicielek mutacji BRCA1 nie są, czy 2 nie są w Polsce refundowane, to jest jedno z takich dziwactw. To jest zupełnie niezrozumiałe. Są wykonywane i albo chore za to płacą, albo lekarze trochę naciągają, co jest najgorszą rzeczą, bo
łamanie charakterów, uczenie ludzi krętactwa, to jest najgorsza rzecz. A jeżeli kobiety na to nie stać, a są silne wskazania do tego, no to lekarz tam pisze, że coś znalazł w tych piersiach, co uzasadnia amputację, ale to nie, to jest bardzo zła praktyka. Sprawa w sensie finansowym jest, bym powiedział, marginalna zupełnie dla budżetu. No, jest parę takich rzeczy do, kolektywnie mówiąc, odkręcenia, tylko jakoś, że tak powiem, jest zbyt mały nacisk, żeby te rzeczy uregulować. Na całym świecie jest to absolutnie zaaprobowana i refundowana procedura.